Chociaż gra Dracula 3 The Path of the Dragon została wydana na świecie w 2008 roku, to jednak na jej polską edycję musieliśmy czekać aż do lipca tego roku. Ukazała się ona nakładem IQ Publishing w serii The Adventure Collection. Tytuł ten nawiązuje do dwóch pierwszych gier serii Dracula, które ukazały się na początku XXI wieku. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli tutaj do czynienia z wampirami. Czas akcji to okres po I wojnie światowej, kiedy Transylwania podnosi się powoli ze zniszczeń spowodowanych walkami. Do małej mieściny przybywa wysłany z Watykanu ksiądz, w którego się wcielamy, aby zbadać pogłoski o rzekomej świętości miejscowej pani doktor. Pani doktor oczywiście nie żyje, a nasz ksiądz spotyka parę postaci, dzięki którym dowiaduje się, że w miasteczku dzieją się dość niespotykane rzeczy. Tak zaczyna się przygoda, która poprowadzi nas w różne miejsca, a także pozwoli zmierzyć się ze sługami ciemności. Niestety Dracula 3, mimo tego, iż dobrze się zapowiadał, nie jest grą dobrą. Jest grą średnią, a momentami nawet słabą. Dlaczego? Nie chodzi tu o sposób sterowania, gdzie patrzymy z perspektywy pierwszej osoby i przemieszczamy się po planszach. Jednak chodzi o samą konstrukcję fabuły i rozwiązania dotyczące zagadek, czyli tego, co w przygodówce jest najważniejsze. Niektóre zadania dawane są po prostu na siłę. Momentami także pojawiające się łamigłówki są dodane bez większego sensu. Jak na przykład wtedy, gdy w miasteczku niespodziewanie pani doktor prosi nas o pobranie sobie krwi, a następnie zrobienie analizy grupy krwi kilku mieszkańców. Nie ma to w sumie żadnego logicznego uzasadnienia i ciężko mi orzec, po co zostało dodane do gry. Tak w ogóle pierwszy rozdział to dużo chodzenia, mówienia i zdobywania informacji od miejscowych. Ta część ma klimat. Jednak gdy zaczynają się zagadki, zostaje on zburzony. Nie wiem dlaczego twórcy gry, czyli ludzie z Cheops Studio, traktują graczy jako osobników nie mających pojęcia o wampirach. Praktycznie każdy, kto ma więcej niż 10 lat, rozpozna od razu, że w dziwnych przypadłościach mieszkańców mieściny chodzi o wampira wypijającego ich krew i nie jest to dla gracza żadnym zaskoczeniem, że będzie z wampirem sprawa. Zresztą sama nazwa gry plus fakt, że akcja jej osadzona jest w Transylwanii, mówią chyba za siebie, prawda? Kolejną, obok zagadek, irytującą rzeczą w grze są animacje. Rozumiem, że jeśli na przykład nasz ksiądz wychodzi na wysokie wzgórze, włącza się animacja pokazująca w dość ładny sposób ten marsz. Jednak czy to musi być za każdym razem, kiedy tam wchodzę, a nie ma możliwości wyłączenia animacji na życzenie? Niektóre też z animacji są po prostu dziwne. Na przykład, czy wyobrażacie sobie, że za każdym razem, gdy nasz ksiądz jest w szpitalu i myje ręce, włącza się animacja pokazująca przez około 10 sekund, jak ręce są myte. Beznadziejnie. Niestety takich irytujących elementów w grze jest dosyć dużo. Sama fabuła jest ciekawa i gra na początku wciąga. Jednak potem pojawiające się dosłownie z księżyca zagadki i zadania, jakie są stawiane przed naszym bohaterem, powodują, że cały klimat zostaje rozbity. Owszem, widoczki są ładne, grafika wykonana jest dość starannie, mamy też klimatyczne odgłosy i ścieżkę dźwiękową, jednakowoż twórcy gry sami pogrążają ją przez dodawanie tak irytujących elementów, jak wspomniane zagadki, czy też powtarzające się animacje. Oczywiście mieścina nie jest jedynym miejscem, w którym przebywamy w czasie gry. Mamy tutaj na przykład podróż do Stambułu, do Turcji, czy też wizytę na zamku. Jednak wszędzie poziom zagadek pozostaje taki sam. Szkoda, ponieważ Dracula 3 miał potencjał stania się niezłą przygodówką. Widać jednak, że autorzy nie mieli pomysłu, jak to wykorzystać. Widać także, że mieli bardziej pomysł na jej może interaktywną opowieść niż na grę przygodową. To może tłumaczyć, dlaczego niektóre zagadki wydają się wciskane na siłę i z księżyca. Dracula 3 ma swój klimat, jednak miłośnicy przygodówek mogą się poczuć dość szybko znużeni. Podsumowując, muszę powiedzieć, że jest to gra średnia, chociaż nie beznadziejna. Da się przy tym posiedzieć i jeśli komuś nie przeszkadzają zagadki niewypływające z fabuły, może spróbować swych sił na tropie Księcia Ciemności. Innym zdecydowanie odradzam. Plusy gry to przyjemna ścieżka dźwiękowa, minusami natomiast będą zagadki,